Cześć ludziska, z tej strony Maksim, witam was w drugiej części poświęconej grze Watchmen The End is Night. W tej chwili będziemy grali drugą część tej gry, która znajduje się na jednej płycie. Przyjrzymy się, jak to wygląda w drugiej części, czy są jakieś wielkie postępy w stosunku co do pierwszej. Tym razem postaram się zagrać inną postacią. Jak widzieliście w części pierwszej, mamy do wyboru albo Rorschacha, albo Nocną Sowę. Tym razem gejowsko zagram Nocną Sową w rajtuskach. Tak jak wspominałem w części pierwszej, strasznie, strasznie głupi bohater jak dla mnie. Jego mocą jest, że napieprzy ci, że hu-hu, jak to na sobę bywa. No i zacznijmy zabawę z part 2. Jak widzicie, dwie postacie do wyboru dla tych, którzy nie oglądali pierwszej części. Tym razem wybierzemy Nocną Sowę. Wprowadzenie typowo właśnie rysowane, które postaram się tutaj za moment skipnąć. W warstwie fabularnej przyjrzycie się sami, grając w tą grę, jeżeli ten tytuł was będzie interesował. Tylko jeszcze chwilę muszę poczekać na loading i ok. Zacznijmy zabawę. I jak widzicie, tak jak w pierwszej części, w jednym czasie sterujemy tutaj dwoma protagonistami. I gdy gramy sami, druga osoba sterowana jest przez konsolę. Gdy gramy kanapowo, koopowo, oczywiście drugą osobą gra nasz kumpel. Jak widzicie, wydaje mi się, nie ma jakiegoś zbytniego skoku, ale wydaje mi się, że ta część druga wygląda troszkę lepiej. Jak widzicie, jakieś tam obiekty, tu możemy motor przewrócić, tu butelkę. No ale jak widzicie, sama gra sprowadza się do tego samego, co mieliśmy w części pierwszej, czyli mamy do czynienia ze slasherem. Ze slasherem bijatyką, tak to powiem, chodzoną. Czyli napinżamy poszczególne grupy przeciwników. System jest mniej więcej taki sam jak w części pierwszej, czyli rozwalamy grupę przeciwników, przechodzimy kawałek dalej, rozwalamy kolejną grupę przeciwników. Mamy efektowne finishery, które uruchamiają nam się po kliknięciu tutaj odpowiedniego przycisku na zasadzie quick time eventu. Oczywiście w miarę gry rozbudowuje nam się nasz arsenał ruchów. Wszelkie tutaj właśnie wykończonka są dosyć mocno efektowne. Jak widzicie, pelerynka śmigająca gdzieś pod wpływem ruchu. Animacyjnie ogólnie ta gra bardzo fajnie wypada. Tak jak mówiłem w części pierwszej, także i ta część druga wydaje mi się, że wygląda troszkę lepiej, także jak na tak starą grę prezentuje się ona dosyć fajnie. Animacyjnie naprawdę też gra, tak jak mówiłem ciut wcześniej, daje mocno radę. Mi się te animacje tutaj podobają, szczególnie tych wykończeń. Jak widzicie, krótkie te quick time eventy z tymi wykończonkami efektownymi. I jak widzicie, tutaj w tej części już od samego początku ładują nam się dwa paski. Jak widzicie, HUD jest dosyć ubogi, mamy lewy dolny róg, pasek z życia i pasek charge, który ładuje nam się. I po wykorzystaniu tego paska możemy różne ciekawe tutaj chwyty stosować. Przechodzimy kawałek dalej. Dobra, nawijają sobie tutaj laseczki. Nasz protagonista, Nocna Sowa, może zrobić hu hu hu. Okej, lachony tańczą. Przeciwnicy nam się gromadzą oczywiście dużymi grupami. Jak widzicie, już niektórzy tachają przeróżne tutaj arsenał w postaci butelek w tej chwili. Muzyczka funkowa, jak to w klubie bywam. Ścieżka dźwiękowa też jest dosyć fajna tutaj w tym tytule. Na pewno nie przeszkadza. Teraz Nocna Sowa wykonała efektowny chwyt, gdzie przeciwnik przez moment wąchał jego genitalia. Oczywiście grając samemu troszkę szybciej się to znudzi niż grając tutaj koopowo. Gra zyskuje w koopie, bo to jednak zawsze bijatyki chodzone swoją rajcowność zawsze podbijają o jedną oczko. Grając z kumplem obok na kanapie można się fajnie pobawić.
Ja mi się wydaje, że tutaj w tej drugiej części jest o wiele więcej elementów otoczenia, które możemy tutaj przewracać, ruszać. Tu jakieś fotele, stoliki, przewracające się butelki, inne pierdołki. Musimy też uważać właśnie na przeciwników, którzy też stosują kontry, co widzieliście przed momentem. No jak widzicie, to do czego się sprowadza ta gra. Rozprawiamy się z hordą przeciwników, nadlatuje kolejna. Rozwalamy kolejną, przechodzimy kawałeczek dalej, rozwalamy kolejną hordę i tak w kółko. Sami musicie sobie odpowiedzieć, czy warto inwestować w tą grę. Ja osobiście wam powiem, jeżeli chodzi o moje odczucia, to myślę, że warto dać 40 zł za dwa tytuły. Gdzieś tam można z kumpem przechodzić i później sprzedać tą grę, bądź wymienić ją dalej. Oczywiście jakaś nie jest to rewelacja, nie jest to jakaś tam gra z wyższej półki, ale tak jak mówię, wszystko prezentuje się dosyć przyzwoicie, dosyć fajnie, miło się gra, szczególnie w dwóch. Więc myślę, że 40 zł za tak naprawdę dwie gry w jednym, to jest to dość fajna rzecz. Tylko oczywiście jak będziecie sobie załatwiać tą grę, upewnijcie się, czy macie Watchmana tylko właśnie w tej wersji, którą ja mam, czyli na pudełku powinno pisać Part 1 and Part 2. Hu, nocna sowa. Okej, no i oczywiście traktuje się jak w większości gier w tych czasach graczy jako debili. Muszą pokazać nam oczywiście, gdzie musimy iść, żeby czasem gracz się nie zgubił w tym zamkniętym korytarzykowym świecie. Okej, zmieńmy trochę tutaj otoczenie na spokojniejsze. Zobaczymy, czy tam dalej też będzie jakiś klub. Bo widzę, że troszkę sceneria nam się zmieniła w jakieś tutaj zaplecze. Okej, tutaj już widzę, przeciwnik posiada kij baseballowy. Którego nie mogę podnieść. Mamy też lusterko zajebiste, tutaj plakaty z lachonami na ścianie. Yeah baby, yeah. Fajne, masz gwiazdki w strategicznych miejscach. No i lecimy dalej zwiedzać tutaj kawałek terenu. What the fuck is this? Jak to what the fuck? Nocna sowa! Napierdzielę ci, że hu hu. Tutaj widzę, że też oczywiście metodą kopii w klej przeciwnicy są zrobieni, jest ich tam kilka rodzajów i tak naprawdę później jest kopii w klej w kolejnej hordzie. Przechodzimy tutaj do kolejnej planszy, stosując tutaj koopowo właśnie akcję. No, dawaj, dawaj, bo ci rajtuski pękną. No i wypuszczamy roszaka. W tym momencie my sobie musimy poradzić tutaj nocną sobą samemu, więc mamy też elementy, gdy gramy na koopie, że każdy musi sobie radzić sam.
Jak widzicie, animacje dosyć efektowne, ale myślę, że tak po godzince gry one się troszkę nudzą. Dobra, zobaczmy, czy tutaj możemy coś rozwalić. No niestety nie. Kijem bohatera. No jak widzicie, mniej więcej troszkę monotonii później się wkręca, jeżeli gramy samemu. Tam gdzieś słychać już walkę Roshaka, więc na pewno gdzieś tam za ścianą tłucze swoją partię przeciwników. No troszkę krwi się leje, dość brutalność słowna też między innymi jest, tam what the fuck i w ogóle. Dlatego troszkę dziwi mnie, że jest to od 15 roku życia, a nie od 18. Wąchaj rajtuski. No tutaj mamy jakiś przełącznik. No jak żeście słyszeli, potrzeba było dwóch ludzi, żeby to aktywować, więc z drugiej strony Roshak też musiał tam używać swojej wajchy, swojego przełącznika. Także takie drobne koopowe sytuacje tutaj mamy. Okej, już razem z Roshakiem możemy przemierzać dalej, połączył nam się gameplay znowu w całość. Oczywiście grając poszczególnymi postaciami, każda postać ma jakieś tam inne animacje, inne finishery, co jest zrozumiałe. Ale jakoś zbytnio mocno nie różnią się te postacie w jakiejś sposobie gry. I don't have an answer, but for the moment, let's just focus on finding Violet before it's too late for her. Okej, jak widzicie, kolejna z koopowych sytuacji, gdzie musimy razem współpracować. No i kolejna horda przeciwników. Tym razem widzę butelka i klucz francuski, czy klucz francuski, żabka w tle. Okej. To jakiś przełącznik, który jest nieaktywny. Roshak tam jeszcze dokończa przeciwników. Okej, teraz nam się aktywował przełącznik. No i napinżamy dalej. Zerkam tutaj na czas gameplayu, widzę, że już ponad 14 minut, także powolutku ludzie, z wami się żegnam. Wy sami ocencie, czy ten tytuł będzie was interesował. Zostawiam to jak zawsze do waszej oceny. Także ludziska, mam nadzieję, że będziemy się widzieć w innych gameplayach dotyczących też innych gier. Żegnam się z wami, miłego grania, trzymajcie się, na razie!